Czy Warszawa bez reklam jest możliwa? Czy może takie miasto w ogóle istnieć? O to zapytam właśnie teraz moich i państwa gości w studiu, którymi są Lech Jaworski, Porozumienie, Jacek Wojciechowicz, były wiceprezydent Warszawy, prezes Instytutu Rozwoju Warszawy. Witam panów ponownie na naszej antenie. No to o tych reklamach w Warszawie sobie porozmawiamy, bowiem przegłosowano uchwałę krajobrazową, która reguluje ład reklamowy w stolicy. Czy to jest sukces, panie prezydencie, że wreszcie się za to zabrano, że wreszcie ktoś chce walczyć? Walczyć z tymi reklamami, które często oszpecają na Warszawę. To powinien być sukces, ale. Bo tej dzikiej reklamy jest za dużo w Warszawie, ale nie tylko w Warszawie, bo w całej Polsce i tak nie wiem, w Rumunii, w Bułgarii. Tylko w cywilizowanym świecie już dawno poradzono sobie z reklamami. Oto w taki sposób, że. Istnieje reklama, ale profesjonalna, na profesjonalnych nośnikach w uzgodnieniu z miastem, i nie jako wypadkowa przypadkowych jakichś przepisów, tylko dobrze zaplanowana, szczególnie w centralnej części miasta, ale nie tylko, bo wtedy ona stanowi pewien element wręcz ee, dodający jakby uroku, e uroku estetyki. Miastu, tak? Natomiast u nas znowu udało się wmówić społeczeństwu, że za reklamę uznajemy to, co widzimy na różnych ciągach, jadąc w stronę Janek czy w stronę Mińska Mazowieckiego na trakcie brzeskim, gdzie szyld na szyldzie, każdy inny, jeden wielki śmietnik, bałagan, i tak dalej, czy papierowe billboardy. No dzisiaj branża reklamowa dysponuje zdecydowanie lepszymi nośnikami mniejszymi i nie mówię tu o żadnych ruchomych obrazach ledowych i tak dalej, mówię o normalnych yy, billboardach elektronicznych, które nie posługują się już papierem, tylko są podświetlane, są bardzo dobrej jakości i one naprawdę nie muszą być czymś to szpeci, tylko wręcz przeciwnie, tylko to trzeba dobrze zaplanować. No jak mówię, Czyli takie działania pozorowane w tym momencie? Nie, to jest taka. To jest znowu taka, wiem. Na całym świecie miasta budują prywatni inwestorzy, czyli to, to, to paskudne słowo deweloper. W Warszawie znowu udało się wmówić, chociaż od 30 lat w środku Warszawy, w samym śródmieściu, nie powstał żaden publiczny budynek. A Warszawa się diametralnie zmieniła, bo to wybudowali deweloperzy, czyli prywatni inwestorzy. A tak jest w Londynie, w Nowym Jorku, w Paryżu, w każdym mieście, bo to nie miasto się buduje samo, tylko budują prywatni inwestorzy. I też mówiono Warszawiakom, że to jest jakiś dopust Boży, że jak to prywatni budują i jeszcze na tym zarabiają. Jakby mieli tracić. I to samo jest z reklamą. Wmówiono, że w ogóle reklama generalnie zła No ja pamiętam czasy siermiężnego socjalizmu gdzie wszyscy marzyli o tym żeby jakaś reklama była bo generalnie było szaro i smutno, I mam nadzieję, że ta uchwała do tego nie doprowadzi No bo ona nie, nie likwiduje całkowicie ale myślę, że jest i tak zbyt restrykcyjna będzie szaro i smutno zatem po tej uchwale ja tak. Niewiele można dodać do tego, co powiedział pan prezydent, bo niewątpliwie jest to człowiek, który jest wybitnym znawcą problematyki miejskiej, był bardzo dobrym wiceprezydentem Warszawy. Ja mogę jedynie powiedzieć, że sama ta uchwała jest niejasna i może budzić szereg wątpliwości o konsekwencjach. Dwa słowa powiem, ale przytoczę tutaj taką regulację. Szyldy mogą być umieszczane co najwyżej na wysokości parteru i nie mogą migać ani zasłaniać detali architektonicznych budowli. I teraz powstaje interpretacja, co to są te detale architektoniczne, co to jest to umieszczenie na wysokości parteru, kiedy to różnie jest w różnych budynkach realizowany ten poziom, tego zero, ten zerowy poziom budynku. I co się okaże? No, okaże się, że będą znowu równi i równiejsi, bo niektórym będą, będzie miasto sprzyjać i okaże się, że oni mogą tam umieszczać swoje reklamy, a inni będą wręcz przeciwnie traktowani jako zaśmiecający czy niszczący to krajobraz. Tego miasta. Oczywiście, że reklamy mogą być ozdobą miasta, oczywiście, że reklamy kojarzą się z taką atmosferą wielkomiejską i oczywiście, że w Warszawie było masę paskudnych, dzikich reklam, pokutujących w miejscach nawet i niedopuszczalnych co do zamieszczania takich reklam nie tylko miesiącami, ale i latami. Więc to absolutnie trzeba było zmienić. Natomiast reakcja na pewne, zresztą takie właściwe nie tylko dla Warszawy. To jest trochę dla dla naszego kraju reakcja na, na jakąś tam patologię w określonym zakresie nie może sama przybrać jakiś patologicznych. Ale u nas często, no. chcąc coś zmienić, rzucamy się tak, tak od nie, ściany do ściany, no tak? Niestety, bardzo nie jest ma to nie, nie ma zdrowego rozsądku. Ja tu wrócę do tego, co co powiedział kolega, mianowicie, no te szyldy, tak? Znaczy to to będzie kwestia pewnej interpretacji No bo to właśnie chodziło w tym, co ale to znaczy, że to Hotel Mariot może się reklamować w parterze a na szczycie budynku już nie czy Gelamko te swoje, chociażby, napisy kocham Warszawę czy inny przekaz który tam się pojawia No będzie musiał zlikwidować No to jest tak troszkę no ale zobaczymy jaka będzie praktyka tak, tak zobaczymy jaka będzie praktyka aczkolwiek ja nie jestem jakimś mocnym zwolennikiem przepisów które zostawiają pole do interpretacji bo to różnie później bywa w tej sprawie przyjrzał się nasz reporter Maciej Zemła posłuchajmy co w jego felietonie usłyszymy na ten temat w tej jednej sprawie stołeczni radni zagłosowali niemal jednomyślnie. Chodzi o tak zwaną uchwałę krajobrazową, która skończy z chaosem reklamowym w Warszawie. Myślę, że w dużym konsensusie i przedsiębiorców, i mieszkańców wprowadzić uchwałę, która w najbliższym czasie będzie realizowana. Radość z przyjęcia uchwały krajobrazowej miesza się przynajmniej w moim sercu ze smutkiem. Jeśli chodzi o moment, od którego rzeczywiście ona będzie obowiązywać. No, ale oczywiście, no cieszmy się z tego, że może w dłuższej perspektywie, ale liczba reklam w przestrzeni naszego miasta zostanie ograniczona, a tym samym przestrzeń miejska uporządkowana. Nowe prawo w znacznym stopniu ograniczy reklamy giganty, czyli tak zwane reklamy wielkoformatowe. Z przestrzeni miejskiej znikną też te najbardziej agresywne nośniki, które montowane na elewacjach budynków zasłaniały ludziom dostęp do światła. Nic więc dziwnego, że trudno na ulicach Warszawy spotkać osobę, która. Za reklamami by bardzo tęskniła. Wydaje mi się, że to dobrze tak, jeżeli to przeszkadza społeczeństwu. To czemu mają nie znikać, tak? Mogą być w innych miejscach jakieś mniejsze reklamy, nie muszą być takie ogromne. Te, które są nieestetyczne, to fajnie, że się z nimi pożegnamy, a już na 100% te, które ludziom e, zabierają dostęp do światła. Przeciwko uchwale krajobrazowej protestowała jedynie branża reklamowa. Teraz po decyzji Rady Warszawy ma dwa lata, by dostosować się do nowego prawa. Dla w Polsce. Maciej Zemła. Dwa lata, żeby dostosować się do nowego prawa dla branży reklamowej, natomiast tutaj i radni zadowoleni z tego, że wspólnie w zasadzie tą uchwałę przyjęli i mieszkańcy miasta stołecznego Warszawy myślę, też zadowoleni, że tutaj z tymi reklamami coś się zacznie w jakimś stopniu walczyć. A najbardziej zadowolony chyba z tego wszystkiego jest ponownie Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy, bowiem na jego Twitterze możemy przeczytać. W kampanii mówiłem, że położymy kres reklamozie w stolicy, dlatego dziękuję radnym za tę decyzję. Dzięki niej w Warszawie zapanuje ład, ulice będą bardziej przyjazne, z mieszkańcom i turystom i po prostu ładniejsze spełniamy obietnice z takim hashtagiem na końcu. reklamoza Tak. Nie, bo to znowu jest, to jest znowu poplątanie z pomieszaniem. Bo oczywiście 100% racji, że ta dzika reklama powinna zniknąć, bo być uporządkowana, podlegać rygorom. I ta profesjonalna też. Ale nie można wrzucać do jednego worka tego wszystkiego, co się dzieje gdzieś tam na dziko, na płotach, na drzewach, Bóg wie gdzie, z całą reklamą. No co, wyobraźmy sobie doby towarowe centrum dzisiaj bez tych szyldów reklamowych, tak? No, nie wiem, czy, czy ci, którzy się tu wypowiadali, będą tacy szczęśliwi. Bo jak mówię, każdy ma co innego prawdopodobnie na myśli, mówiąc o reklamozie. Przechodnie warszawiacy mówią o tym bałaganie, który powstaje na wskutek jakichś nielegalnych, bardzo prymitywnych nośników reklamowych, a branża reklamowa mówi o profesjonalnej reklamie, która głowę daje. Dobra, głowy nie dam, ale jestem w stanie się założyć, że wielu warszawiakom, gdyby ona całkowicie miała zniknąć, to powiedzą, no zaraz, to co się tak nagle szaro zrobiło i smutno, tak? bo ta profesjonalna reklama w postaci City lightów, billboardów elektronicznych, słupów yy, yy, reklamowych no ona jest potrzebna. czasem jak tylko to, dobrze zaprojektowane. Jak to jest dobrze zaprojektowane, to czasem może stać się nawet wizytówką danego miejsca, rzeczywiście w wielkich miastach i europejskich i azjatyckich reklamy funkcjonowały, funkcjonują funkcjonować będą. I kiedy mamy przebitki w, w telewizjach czy, czy, czy zdjęcia jakiś miast, reklamujących to miasto, czy mówiących o nich coś ważnego, to wszędzie widzimy reklamy przyciągające wzrok, ciekawie zrealizowane i ubarwiające, również ubarwiające miasto. Oczywiście, że ta dzicz, która się rozprzestrzeniła w wielu miejscach, ta dzicz reklamowa jest. I nieestetyczna, i brzydka, i szkodliwa dla krajobrazu w szczególności, oczywiście. A najbardziej ale, to się chyba ujawnia w okresie przedwyborczym. Ani to już jest zupełnie inna kwestia. Na marginesie powiem Zupełnie tak, inna kwestia. Dzisiaj politycy mówią o, o, o reklamozie, o billboardach, chociaż nie wiadomo, co oni mają na myśli mówiąc o tej reklamozie, ale potem nie przeszkadza im to żeby wieszać 300-400 billboardów z własną podobizną, jakie są wybory, tak? I to nierzadko na plakatach koleg, koleżanek i kolegów z tej samej partii. No nie, ja mówię o billboardach, tak? O billboardach, które są złe. Ale jak są wybory i trzeba się zaleckować, to wszędzie do. Panowie, to ja zapytam, jak upiększyć w ogóle przestrzeń publiczną, na przykład w Warszawie czy w ogóle w większych miastach w Polsce, jakie to był, powinny być, być by kierunki do tego, żeby w tej przestrzeni lepiej nam się żyło, żeby ona rzeczywiście była ładniejsza, żebyśmy byli z niej zadowoleni, mówiąc o reklamach, ale też o takim ładzie przestrzennym w dużych miastach? przede wszystkim, jeżeli chodzi o Warszawę bo to też chciałbym, żeby było jasno powiedziane, to nie ma patentu jednego patentu uniwersalnego na wszystkie miasta. Każde miasto ma swoją specyfikę. Warszawa, po pierwsze, nigdy do dzisiaj nie została do końca odbudowana. W Warszawie dzisiaj brakuje pierzej ulic, jest bardzo dużo wolnej przestrzeni. Ulicy, gdzie oczywiście powstają kolejne inwestycje. Weźmy ulicę Br bracką przykład, Chociaż tam akurat nie wolno, Tam jak był pawilon chemii, było inaczej. Jest witka, co do niego niektórzy mają różne wątpliwości. Ale ten budynek stworzył od razu fragmenty pierzei dodatkowych ulic, nowogrodzkiej, brackiej, Więc klimat miasta tworzą przede wszystkim ulice i pierzeje tych ulic i budynki, które przy nich stoją. Co nie znaczy, że wszystko musi być zabudowane, muszą być place, musi być zieleń, bo to jest potrzebne, też i, 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 i ze względów ekologicznych, ale ze względów też estetycznych. I dopiero wtedy można mówić o tym, czy to miasto jest piękne, czy nie. Wielu mówi, że dzisiaj wieżowca stawia się przypadkowo, bo nie znają koncepcji, jak to będzie wyglądało za 15 lat. Bo nie wszyscy inwestorzy budują w jednym czasie, tak? Natomiast. My całe nasze city, cały środek miasta tworzymy na nowo. I to jest jakby swego rodzaju, powiedziałbym, no, wyjątkowa sytuacja, nawet w skali europejskiej czy światowej, bo, bo jednak wiele centrów miast, takich jak Budapesz, Londyn, Paryż, no to są miasta, które są budowane setki lat. A my dzisiaj, jakby odbudowujemy to, co zostało zniszczone 80 lat temu. Pytanie: Czy Warszawa będzie smart city kiedyś? Czy może już jest, jak to yes. wygląda? W pewnym sensie już jest i myślę, że to jest tendencja rozwojowa. To znaczy, no to chyba Dokłada się kolejne. nie elementy. jest to negatywne określenie. Jest na to skazana, więc myślę, że że, 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 że jest to tendencja, która będzie realizowana. Już się realizuje. No. No, czytałem niedawno artykuł w niemieckiej prasie, gdzie pan redaktor, który przyjechał do Polski, był zadziwiony że w Polsce właściwie w sprawie większość transakcji odbywa się za pomocą telefonu, Chciałem coś kart, i tak dalej. Tego niemieckiego i, 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 i okazało się, że polnisze Wirschaft to już jest znacznie dalej jakby w tych elektronicznych sprawach niż to co się dzieje w Niemczech. Tak, nie tak to wyglądało 80 lat temu, można było też w sumie dodać. Jeżeli chodzi o stolice. Rzeczywiście, Warszawa się zmienia cały czas. Pojawiają się kolejne rzeczy, które z jednej strony Warszawę. Nie, gdzieś się popychają do przodu w kierunku rozwoju i będziemy się przyglądać temu, jak to będzie wyglądało w następnych tygodniach, miesiącach, latach. Oczywiście na antenie telewizji w Polsce.pl. Kolejnym również pomysłem Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy się będziemy przyglądać. Zachęcam do pozostania. Razem z nami. Dziękuję moimi państwa gościom, którymi w studiu byli Lech Jaworski. Porozumienie dobrego dnia. Jacek Wojciechowicz, były wiceprezydent Warszawy, prezes Instytutu Rozwoju dziękuję, Warszawy. dziękuję Porozumienie, porozumienie dobrego dnia. Porozumienie, że porozumienie wszystkim dobrego dnia. Panowie, dziękuję bardzo serdecznie. Ja Państwa zachęcam do tego, żeby pozostać razem z nami. Wracam za chwilę.